Fight Club dołączył do czcigodnego grona filmów, które zostały ocenzurowane. To, że podziemny Kong przeżywa długą młodość, to wiemy, ale jest zasadnicze pytanie. Dlaczego i od kiedy to się naprawdę stało? A co jeśli tak naprawdę Tyler był prawdziwy? Nikt nie mówi o wodnym kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. You were looking for a way to change your life. You got it. Niestety w tym filmie będę zmuszony do złamania dwóch pierwszych zasad podziemnego kręgu. Mam nadzieję, że pan Tyler zrozumie, że to wszystko dla idei. W tym materiale poznacie sekrety znane i mniej znane tego budzącego niepokój uniwersum, który opowiada o nihilistycznym buncie, sprzeciwie wobec konsumpcjonizmu i systemu, a także destrukcyjnej sile ludzkiej psychiki. Czas start! Film Fight Club z 1999 roku w reżyserii Davida Finchera to jeden z najbardziej kultowych filmów na całym świecie. Niezwykle klimatyczny, doskonale stworzony wizualnie, z genialną grą aktorską Edwarda Nortona i brata Pitta. Moim zdaniem najlepsza w ogóle rola brata Pitta w całej swojej karierze. I ten genialny plot twist, który rozwala czach. I oczywiście idee, które przyświecają tej produkcji, które w szerszym zakresie są bardzo kontrowersyjne. To jeśli nie przyjmiemy sobie za cel rozwalenie własnego domu czy jakiejś dzielnicy biznesowej, to są one w pewnym sensie słuszne. Można powiedzieć, że ten film wyprzedził swoje czasy o kilkanaście lat. Film Fight Club jednak w 1997 roku nie odniósł tak wielkiego sukcesu, jak zakładali twórcy. Wyszli oczywiście na plus, ale zyski były, lekko mówiąc, rozczarowujące. Ale co ciekawe, dopiero około 20 lat później Fight Club przeżyje swoją długą młodość. Nawet lepszą niż ta pierwsza. Wszystko jednak zaczęło się od powieści Fight Club z 1996 roku, napisanej przez Chucka Palahniuka. Powieść została szybko zekranizowana, gdyż po 3 latach, jak wiemy, film pojawił się w kinie. Co nie zdarza się zbyt często. Nie zdarza się też często to, że autor był naprawdę zadowolony z ekranizacji. W 2015 roku został wydany Fight Club 2, który jest tomem komiksów. Jest to kontynuacja pierwszej części, która dzieje się 10 lat po wydarzeniach z jedynki. Jest także trzecia część, która została wydana w 2018 roku. Chciałbym powiedzieć, że byłoby naprawdę ciekawie, jakby zekranizowali tę kontynuację, ale jestem pewny, że zostałyby one po prostu zniszczone. Więc lepiej, żeby już nikt nie tykał tego świata. The first rule of Fight Club is, you don't talk about Fight Club. W 2004 roku ma premierę gra Fight Club. Jest to jedna z tych gier, która jest na licencji znanego filmu. Na przykład Ojciec Chrzestny czy Człowiek z Blizny. Jednak akurat te gry dobrze wykonały swoje zadanie. W przeciwieństwie do tej gry, które oddaje ten klimat tego brudu, krwi, błota i przemocy, co było doskonale zrobioną otoczką filmu, lecz poza tym klimatem, to niestety gra jest zrobiona na 30%. Pod względem fabuły, czy tej nieszczęsnej animacji walki. Kiepska kampania marketingowa była postrzegana w dużej mierze za porażkę kasową filmu. Reżyser filmu był na wojennej ścieżce z zespołem marketingowym, a owy zespół kompletnie nie wierzył w powodzenie tego filmu i tym samym dobrym wypromowaniu go. David Fincher miał kompletnie inną wizję marketingu, który miał przedstawiać prawdziwe intencje filmu, opartą ogólnie mówiąc na kontrkulturze. A zespół marketingowy chciał wypromować ten film, jakby był tylko o przemocy i walkach. Dlatego reklamowali go na przykład na imprezie WWE, co mocno nie spodobało się reżyserowi. Gdyż walki odgrywały w tym filmie rolę długoplanową, a oni wciskali je na pierwszy plan. Czy ten zespół marketingowy w ogóle widział ten film? Takie ważne pytanie. Jakie jeszcze inne działania marketingowe były podejmowane? Dwa zwiastuny w formie ogłoszeń publicznych. Did you know that urine is sterile? You can drink it. I don't know where that came. Wiadomo, plakaty, billboardy, zwiastuny filmów TV, a także sprzedaż mydła. Special purpose or place, and unless we get God's attention, we have
have no hope of damnation or redemption, which is worse. Autor powieści pan Chuck wpadł na pomysł napisania tej książki w dość nietypowy sposób. Podczas wypoczynku na kempingu dostał ciężki wpierdol od ludzi, którym zwrócił uwagę, żeby zachowywali się troszkę ciszej. Kiedy wrócił do pracy, nikt nie zapytał się jego o ślady pobicia. Jedynie zadawali proste pytania, na przykład jak ci minął weekend. Mimo że było widać, że niezbyt się udał. Autor zdał sobie wtedy sprawę, że ci znajomi z pracy, kiedy zobaczyli go w takim stanie, nie chcieli wiedzieć, co robił. Też pewnie oznaczałoby to, że robił coś niezbyt legalnego. A poza tym trzeba było zawiązać jakiś kontakt osobisty, na co kumple z pracy ochoty nie mieli. Taka relacja z kumplami z pracy była podłożem do napisania Fight Clubu. Kubek ze Starbucksa stał się jednym z symboli konsumpcjonizmu i kapitalizmu w filmie Fight Club. Przedmiot ten został umieszczony w filmie wiele razy, a sam reżyser twierdzi, że kubek znajduje się w każdej scenie. Istnieje nawet strona, która znalazła chyba wszystkie sceny z filmu, w którym pojawił się kubek. No i nie są to wszystkie sceny. Starbucks choć nie miał problemu z tym, że był pokazywany w filmie, wiadomo, darmowa reklama, to nie zgodził się na zniszczenie kawiarenki, gdzie ich logo miało się pojawić. Jeśli oglądałeś wersję na DVD, co jest mało prawdopodobne, patrząc w statystykach na wiek tutaj oglądających ten kanał, to mogliście zobaczyć na dosłownie sekundę wiadomość od Tylera. W skrócie, wiadomość można przetłumaczyć słowami: nie marnuj swojego czasu, wyjdź z tej piwnicy, zmień swoje życie, bo dostaniesz w pierdol od życia. Słowa mocne, ale trafne. That's right. Rosie O'Donnell to amerykańska osobistość medialna, która oprócz na przykład nieudanych wojen z Donaldem Trumpem, prowadziła też małą wojnę z Fight Clubem. Podczas jednej ze swoich show, które kiedyś było bardzo popularne, oprócz ataków na ten film, jaki to on nie jest zły, żeby jeszcze bardziej go zgnoić i zniechęcić, to zaspoilerowała zakończenie filmu. Co według autora książki Spoiler Alert było największym tego rodzaju spoilerem przed mediami społecznościowymi. W tym przypadku mamy też do czynienia z Lost Media, gdyż nagrania z tego show nie da się nigdzie znaleźć. We gotta take Fight Club up a notch. Sorry, what? We gotta take it up a notch and shut it down for good. Usunięte sceny z filmu Fight Club nie zmieniają nam za specjalnie postrzegania tego filmu, czy nie otwierają nam jakichś nowych domysłów. Bardzo wam polecam ten film na YouTubie, który pokazuje wycięte sceny z filmu. Warto też powiedzieć pewną historię z tą sceną, w której Marla mówi: I wanna have your abortion. W oryginalnej wersji natomiast mówi: Boże, od podstawówki nikt mnie tak nie przerżnął. Pierwotną wersję usunięto, ponieważ chyba producenci oburzyli się, że to zbyt kontrowersyjne i kazali reżyserowi zmienić to. On się zgodził, tylko pod warunkiem, że tej wersji już nikt nie ruszy. No i się okazało, że ta wersja była jeszcze bardziej kontrowersyjna dla nich. Ale już nic z tym nie mogli zrobić, zgodnie z umową. Nikt nie mówi o wodnym kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. I get it. First rule of Fight Club, right? Pierwsza zasada zbijaka brzmi: nie wolno gadać o zbijaku. Fight Club, z uwagi tego, że jest tworem kultowym, to wiele innych dzieł do niego nawiązuje. Jednak w powiedzmy 95% są to nawiązania do pierwszej i drugiej zasady podziemnego kręgu. Często jest to mało kreatywne. Oh, it wasn't just me. We had a club. You had a club? That's right. That's right. Fajne nawiązanie znajdziemy w Wiedźminie. Zarówno w dwójce, jak i trójce. W trójce mamy misję Podziemny Krąg, gdzie walczymy z innymi na pięści, tylko dla wtajemniczonych. A w trójce walczymy z gościem o nazwisku czy tam imieniu Darden. A w Wiedźminie 3 Kevivino znajdujemy list, który nawiązuje do słynnej mowy Tylera. Harujemy, by zarobić na niepotrzebne nam gówna. Jesteśmy średniakami historii. Bez celu, bez miejsca. Nie przeżyliśmy wielkiej wojny ani wielkiego kryzysu. Nasza wielka wojna to wojna duchowa. Nasz wielki kryzys to całe nasze życie. Powoli to do nas dociera. I jesteśmy bardzo wkurwieni. Jak nazywa się główny bohater Fight Clubu, który potocznie jest nazywany narratorem? Sprawa w 100% nie jest jasna. Jest możliwe powiedzieć, że bohater zarówno ma imię,
jak ich go nie ma. Na samym początku trzeba powiedzieć, jakich imion na pewno nie ma, a pojawiają się wśród przeróżnych domysłów fanów. Jest to Cornelius, Rupert i Travis. Są to imiona, którymi posługuje się narrator w grupkach wsparcia. Są to fałszywe imiona. Nasz bohater nie nazywa się także Jack. Naprawdę duża część ludzi myśli, że tak się nazywa, ale to nieprawda. Jack to nazwa postaci w książce, którą narrator znajduje na Purple Street. Co czytasz? Artykuł napisany przez organ w pierwszej osobie. Jestem rdzeniem przedłużonym Jacka. Jest tego cała seria. A później przez cały film go cytuje do opisywania swoich uczuć. Zatem czy narrator nazywa się tak naprawdę Tyler Durden? W późniejszym etapie akcji przedstawił się tak do wielu osób. Co z tobą? Jak mnie nazwałeś? Tyler Durden, idioto. No nie do końca. Można przyjąć taką tezę, że po prostu jego powalony umysł tak po prostu nazwał swoje alter ego, swoją drugą osobowość. Jest jeszcze kontynuacja Fight Clubu. I tam dowiadujemy się, że narrator ma tak naprawdę na imię Sebastian. Także na chwilę obecną, to jest teoretycznie kanoniczne imię tej postaci. Możemy też założyć, że przez swoje problemy psychiczne narrator po prostu zapomniał swojego imienia. Miejmy na uwadze to, że ta symboliczna bezimienność, która jest, a zarazem jej nie ma, sprawia, że utożsamianie się z głównym bohaterem jest dużo łatwiejsze, albowiem jest to zwykły szarak, absolutnie niczym się nie wyróżniający. Edward Norton i Brad Pitt oddali dla swoich ról naprawdę całe serce, a Pitt nawet częściowo swoje zęby, które poddał rozdrobnieniu. To nie było tak, że poszli sobie na plan filmowy, przeczytali scenariusz, odegrali swoje role i poszli. Oni bardzo, i to bardzo chcieli się wczuć w swoje role. Chodzili na lekcje boksu i taekwondo. Poświęcili wiele godzin na oglądanie UFC. Nauczyli się także robić mydło. Brad Pitt także przeszedł intensywny trening, który pozwolił mu osiągnąć niesamowitą sylwetkę. Wedle informacji, które znalazłem w internecie, Brad Pitt podczas tej roli ważył około 70 kg, posiadając tylko od 5-6% tkanki tłuszczowej. W internecie można także znaleźć program treningowy Brada Pitta do roli Dardena. Wielu Polaków może się zastanawiać, dlaczego polski tytuł został tak przetłumaczony. Podziemny krąg. Dlaczego tak? Na wstępie muszę wyjaśnić jedną z ważnych rzeczy. Polscy tłumacze zaczynali od filmu, nie od książki. Pierwsze polskie wydanie wyszło na świat w 2001 roku, czyli już po filmie. Więc dlaczego podziemny krąg, a nie na przykład Klub Walki, czy zostawienie oryginalnej nazwy? Nie znalazłem oficjalnego stanowiska, dlaczego tak się stało, ale uważam, że ta nazwa to strzał w dziesiątkę. Polskie tłumaczenia filmów są szeroko pojętym memem i wychodzi to często średnio. To w tym przypadku to widać, że ktoś, kto dał ten tytuł, oglądał ten film. Tytuł Podziemny Krąg bardzo dobrze oddaje charakter tego filmu, podkreślając tą grupę walczących w podziemiach knajpy, którzy działali w ukryciu i nielegalnie. Choć sam film nie jest poświęcony tej grupie, to jednak jest ona kluczem do całego filmu. Patrząc też na to, że w innych krajach nieanglojęzycznych Fight Club został w tytule w niezmienionej kompletnie formie albo dosłownie przetłumaczony, to Polska się tutaj wyraźnie wyróżnia. Fight Club dołączył do czcigodnego grona filmów, które zostały ocenzurowane. W tym przypadku jednak nie było ocenzurowania jakiejś mało istotnej sceny czy jakiegoś szczegółu, który mógł grazić w oczy. Tutaj ocenzurowano ostatnią scenę. Finał filmu. Niektórzy by mogli powiedzieć, że najważniejszą scenę w tym filmie. A na jej miejscu pojawił się komunikat, że policja zwyciężyła i udaremniła wszystko, co zmienia wydźwięk filmu o 180 stopni. Cenzury dopuszczono się w Chinach, przez jedną z ich platform streamingowych. Jaki był tego skutek? Cała sytuacja osiągnęła odwrotny efekt od zamierzeń chińskiej cenzury. Zostało to powszechnie wyśmiane przez ludzi, a mieszkańcy Chin na skutek tej śmiesznej cenzury zostali zachęceni, żeby obejrzeć ten film. Oczywiście musieli sobie ten film spiracić. Po fali krytyki chińska platforma streamingowa ugięła się i przywróciła stare zakończenie. Do tej pory nie mogę uwierzyć, jak chińska cenzura
dała się tak upokorzyć, podejmując próbę cenzury kultowego filmu, który ma ponad 20 lat. Teraz tylko czekać na cenzurę finału Gothica, gdzie bariera nie upada, a zwycięża śniący. Bezimienny został powstrzymany w ostatniej chwili przez ludzi Gomeza. Trafił on do izolatki labłonkanych. Bariera nie upadła i będzie trwać wiecznie. Za Gomeza. To, że podziemny krąg przeżywa długą młodość, to wiemy. Ale jest zasadnicze pytanie. Dlaczego i od kiedy to się naprawdę stało? Najprawdopodobniej Fight Club urósł tak w siłę przez tak zwany trend Sigma Male, czy też po prostu Sigm, który swoją największą moc miał w 2022 roku. Oprócz niekwestionowanego lidera, twarzy Sigm, którą stał się Patrick Bateman, jednym z liderów Sigm został Tyler Durden. Właśnie od tego czasu, czyli od 2022 roku, szczególnie na TikToku, gdzie powstał ten trend, zaczęły się pojawiać edity, przeróbki i różne kompilacje związane z Fight Clubem. I było tego, i w sumie cały czas jest, pierdyliad różnorakich kompilacji, które dotyczą m.in. tego, że Tylera nie ma, pierwszej i drugiej zasady i tego, jaką Sigmą jest Tyler, tworząc przeróżne edity. Trendy, które zaczynają rozlewać się po TikToku w formie często prostych przeróbek, zaczynają w krótkim czasie rozlewać się po całym internecie, tworząc na przykład na YouTubie dłuższe i rozbudowane filmy, które zgłębiają się w tajniki tematu. Jak sobie wyszukamy na YouTubie temat Fight Clubu, czy to polskiego, czy anglojęzycznego, to zobaczymy, że większość filmów sięga od 2022 roku do teraz, kiedy to nagrywam, czyli do 2024 roku. Tak ironią losu, po części przez chińską aplikację, Fight Club stał się znowu wielki. Akurat w czasach, kiedy go potrzebujemy. Czy istniały prawdziwe podziemne kręgi? Oczywiście, że tak. Na bazie popularności Fight Clubu powstało wiele podziemnych kręgów, a tych, o których nie wiemy, było na pewno zdecydowanie więcej. Amerykańska policja informowała opinię publiczną o powstawaniu takich klubów walki w szkołach, więzieniach czy firmach, gdzie pracują ludzie, jak na przykład Gentleman Fight Club w Menlo Park z obrębiu firm technologicznych. Fight Cluby powstawały także w przedszkolach i to nie jedynych. Jest o tym nawet kilka artykułów, choć nie wiem, czy wszystkie są prawdziwe. Czy Tyler Durden nie jest jedyną alternatywną osobowością głównego bohatera? Według teorii fanów, to Marla także nią jest. Jest na to kilka dowodów. Marla miałaby być osobowością kobiety, która ma uosabiać jego poczucie winy i wyrzuty sumienia, bardziej depresyjną i mroczniejszą osobowość, a także ma uosabiać utraconą męskość, która jest jednym z motywów tego filmu, a także być może frustracją seksualną. Dajesz je? Tak, sprzedaję ubrania. A potem... Dowodami na to, że Marla też nie istnieje, może być to, że występuje ona w wyobraźni narratora jako zwierzę mocy. Znajdźcie swoje zwierzę mocy. A także to, że na lotnisku narrator dowiaduje się od ochroniarza, że jego walizka wibruje. Mówi mu, że najczęstszą przyczyną wibrowania bagażu jest golarka, ale może to być także wibrator. Narrator jest w kompletnym szoku, nie wie, co się dzieje. Coś wibrowało? 9 razy na 10 jest to golarka. Od czasu do czasu trafia się wibrator. Później gdzie znajdujemy wibrator? W domu Marli. Ciekawy przypadek. Ale przecież Marla ma dużo interakcji z innymi ludźmi, więc co jest grane? Pamiętajmy, że cała akcja jest pokazana z perspektywy narratora, więc my nie mamy pokazanej całej perspektywy. Do tej teorii jeszcze wrócę, bo jest ona bardziej zbudowana, ale pamiętajmy, że póki pan Chuck jej nie potwierdzi, to ta teoria jest nieprawdziwa. Ale to wiadomo, też zależy od naszej interpretacji. Każdy może sobie patrzeć na ten film czy książkę jak chce, z kilku różnych perspektyw. Pingwin to zwierzę mocy głównego bohatera. Jako ptak nielot może on uosabiać w narratorze poczucie uwięzienia i pragnienia poczucia wolności od monotonnego życia. Pingwin nie może latać, ale może się ślizgać. Ma to być alegoria do innego sposobu wydostania się z tej niewoli. Ślizgaj się może znaczyć wyłam się. Nie masz mocy latać? Jesteś na to za słaby?
to ślizgaj się. Wiadomo, zależy od interpretacji, ale ten krótki wstęp na temat jak może być ważny dla narratora pingwin prowadzę do pingwinu z Madagaskaru, a konkretnie do pingwina Skippera, który również w obliczu swojego kryzysu wewnętrznego stworzył we własnej głowie kolegę, który ma mu pomóc. Czy pingwin narratora ma jakiś związek z tymi pingwinami? A konkretnie ze Skipperem? Bardzo możliwe. Dlatego stworzyłem przeróbkę, która ma to w pewien sposób pokazywać. Moja przeróbka i kolejne na jej bazie stały się, no powiedzmy, w miarę popularne na TikToku. I co ciekawe, chyba bardziej popularne wśród zagranicznych ludzi, gdyż większość komentarzy nie jest po polsku. Inni twórcy podłapali to, tworząc swoje własne TikToki na bazie mojej przeróbki. Oczywiście osiągając nawet więcej wyświetleń niż oryginał. I tak stworzyłem małą, ale mimo wszystko międzynarodową teorię i trend. Zaraz ujrzysz swoje zwierzę mocy. Zegar tyka. Tyk, tyk. Tyk, tyk. W maju 2009 roku 17-letni uczeń szkoły średniej przed nowojorską kawiarnią Starbucks odpalił domową robotę bombę. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Lecz według policji bomba była na tyle silna, że mogła spowodować poważne obrażenia, gdyby ktoś znajdował się w pobliżu. Okazało się, że młody uczeń inspirował się Fight Clubem. W jego domu znaleziono DVD z filmem, a także powieść. Jego oświadczenia wskazały, że chciał uruchomić swój własny projekt Chaos. Podobno w szkole założył swój własny podziemny krąg i planował kolejne zamachy, które na szczęście nie doszły do skutku. Taka przestroga. Młody uczeń chciał obejrzeć Fight Club na lekcji. To pamiętajcie, jak ktoś będzie chciał puścić ten film na lekcji, to wiecie, że coś się dzieje. To niestety nie był jedyny przypadek, kiedy zamachowca inspirował się Fight Clubem. W sierpniu 2018 roku 23-letni mężczyzna próbował przeprowadzić atak bombowy na bank w Oklahomie. To z pobudek ideologicznych. Ten zamachowiec miał też powiedzieć do agenta FBI znane słowa Tylera. Do omletu trzeba stłuc parę jaj. Do omletu trzeba stłuc parę jaj. Zostaw mnie w spokoju! Wypierdalaj ze mnie! Wi, gówno wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii. Czy Johnny Silverhand to cyberpunkowa wersja Tylera Durdena? Bardzo wiele na to wskazuje. Obydwaj to charyzmatyczni buntownicy, którzy walczą z korporacjami, konsumpcjonizmem i systemem, dążąc do zmiany rzeczywistości. I w obu przypadkach ta walka objawia się różnymi aktami przemocy. Obaj istnieją tylko w głowie głównego bohatera, są ikonicznymi postaciami w swoim uniwersum i inspirują innych ludzi, a także lubią sobie zapalić. A te czerwone okularki chyba nie są przypadkiem. Wypierdalaj z mojej głowy. Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust. Czy Bob, inaczej Robert Paulson, też jest wymyślony przez narratora? Wracam do tej wielkiej teorii, którą zacząłem pod koniec trzeciej warstwy. Bob wedle tej teorii również ma być wymyślony. Ma on uosabiać delikatną męskość, a zarazem problem z męskością u głównego bohatera. Pierwszą rzeczą, która bardzo zastanawia, jest to, że Bob, mimo iż należał do kręgu, to nie znał Tylera Durdena. Wiesz, kim jest założyciel klubu? Różnie mówią. Słyszałeś o Tylerze Durdenie? Jest to dosyć dziwne, patrząc na to, że po tej krótkiej rozmowie narrator i Bob walczą ze sobą i rozmawiają jak gdyby nigdy nic. Nie zrobiłem ci krzywdy? Jak to możliwe, że Bob nie wiedział o tym, że narrator to Tyler? Kolejnymi argumentami na to, że Bob nie istnieje, to, że Bob ginie także w ten sam sposób co Tyler, miał to samo jedzenie co narrator w lodówce na początku filmu, a napis na murku w jednej ze scen po wyjściu z hotelu od Marley jest być może bardzo znamienny. Lubię siebie. Napisane 4 razy. Ma rzekomo opisywać 4 osobowości narratora. Tylera, Marley i Boba. W piątej warstwie jeszcze do tej wielkiej teorii wrócę i dokończę dzieło. W październiku 2023 roku David Fincher udzielił wywiadu, w którym odniósł się do tego, że Fight Club, jak i Tyler Durden
stał się obiektem kultu w środowiskach skrajnie prawicowych. Reżyser mocno to skrytykował, twierdząc, że oni w niewłaściwy sposób interpretują Tylera, który według Finchera jest postacią, która ma negatywny wpływ i jest po prostu złą postacią. Jaka jest rzeczywiście prawda? Jak wielu ludzi, tak wiele różnorakich opinii, ale spróbuję tutaj wyciągnąć moje własne wnioski. Jeśli chodzi o powieść pana Chucka, a także jej kontynuację, to patrząc na całokształt działań Tylera, można go definiować jako postać, która ma zły wpływ nie tylko na głównego bohatera, ale także na całe otoczenie. W książkach pana Chucka Tyler jest o wiele bardziej szkodliwą i nikczemną postacią niż w filmie. Nie ma on tam praktycznie żadnych hamulców moralnych, a jego celem jest dążenie do chaosu. Nawet na końcu powieści chciał doprowadzić do samobuja głównego bohatera. Więc jeśli chodzi o książki, to bezapelacyjnie jest postacią złą, patrząc na jego całokształt działań. Mimo iż wyprowadził głównego bohatera z pętli monotonnego życia i dał mu wiele energii do życia, to stworzył on grupę terrorystyczną, która ma tworzyć chaos i anarchię. I tak naprawdę nie wiadomo, co ma być na końcu tej ścieżki. W filmie jest podobnie, tylko Tyler jest bardziej stonowany. Wydaje się bardziej rozsądny i mniej bezwzględny. To założenie programu Chaos, działania Tylera wydają się być motywujące do życia i nieszkodliwe. Oczywiście oprócz tego, co robił w kinie i restauracji, to, że wysadził dom, a i postrzeganie Marley tylko jako obiekt seksualny, jest delikatnie mówiąc niewłaściwe. W zasadzie cały ten program Chaos tak naprawdę jest w mojej opinii pozbawiony sensu. Robią zamęt, akty wandalizmu i ostatecznie niszczą budynki operatorów kart kredytowych, by w ostatecznym celu wyzwolić społeczeństwo. Lecz skutki działań projektu Chaos doprowadzi do jeszcze większego chaosu i anarchii. Planujemy wysadzić siedziby operatorów kart kredytowych i budynek TRW. Anulujemy całe zadłużenie. Wyzerujemy wszystkie konta. Totalny chaos. Nie mam pojęcia, w jaki sposób miałoby to pomóc ludziom. Tyler Durden ma dwa oblicza. Jeden to symbol pozytywnego buntu i walki z systemem. Motywatora życiowego do wyrwania się z pętli nudnego życia, bez żadnych perspektyw i zdobycie poczucia własnej wartości. Ale także ma oblicze destrukcyjnego i anarchistycznego terrorysty, którego działania grupy Chaos prowadzą społeczeństwo do anarchii i chaosu, a nie rzekomego wyzwolenia. Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. Pierdolę, kurwa. Czy polska wersja Fight Clubu istnieje? Tak, jest nią kultowy film Dzień Świra, który ukazał się w 2002 roku, czyli 3 lata po premierze Podziemnego Kręgu. Choć nie jest nigdzie powiedziane, że Dzień Świra nawiązuje do Podziemnego Kręgu, to jest tu tyle podobieństw, że można wysnuć stwierdzenie, że jest to polska wersja Fight Clubu. I o nią mówiąc, bez Fight Clubu. Jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację, że narrator nie stworzył w swojej głowie Tylera, to cały ten film mógłby wyglądać właśnie jak Dzień Świra. Gdyż zwłaszcza początek Podziemnego Kręgu jest bardzo podobny do polskiego filmu. W obu filmach głównymi bohaterami są sfrustrowani intelektualiści, którzy są narratorami. Obaj walczą z własnymi demonami i szukają głębszego sensu swojego życia. Nienawidzą swojej pracy. Czują izolację od społeczeństwa. Dotyka ich utrata poczucia własnej wartości, własnej tożsamości. Wszystko dla nich jest kopią kopii. Są w proszku, w rozsypce. Rozmontowani i zmęczeni, chociaż w życiu niczego nie dokonali. Bardzo wiele tekstów z Dnia Świra, ale także vice versa, jak wrzucimy do tego drugiego filmu, to w wielu przypadkach będą do siebie pasować. Co się panu stało? Nie mogę o tym mówić. A co jeśli tak naprawdę Tyler był prawdziwy i wymyślił sobie prostego i szarego narratora, żeby zobaczyć, gdzie sięga granica normalności społecznej, którą w ostateczności i tak zniszczył? To nie narrator mógłby być chory, tylko właśnie Tyler Durden, który dodatkowo wmówił sobie, że nie istnieje, a akcja, która rozgrywa się w Fight Clubie, jest opowiadana z perspektywy tej wymyślonej persony. Kolonia karna w Gothic 1 to mroczny, brutalny i pełen przemocy świat, w którym ludzie muszą walczyć, bo inaczej albo po prostu zginą,
albo zostaną zjedzeni na śniadanie przez magnatów i będą tyrać aż do śmierci w kopalni. Kolonia Karnaw Gothic 1 przypomina mi trochę świat, jaki jest opowiedziany w podziemnym kręgu. Kopacze to ludzie zgnieceni przez ten kolonialny system, nie mają przed sobą żadnych perspektyw. A resztę starego obozu można postrzegać jako pracodawców i korporacje, które rządzą sobie całym obozem. Nowy obóz postrzegam jako projekt Chaos. Są oni wywrotowcami, którzy dokonują często aktów wandalizmu w całej kolonii. A ich plan uwolnienia wszystkich tak naprawdę nie ma szans się powieść. Kto grał, ten wie dlaczego. Obóz na bagnie postrzegam bardzo podobnie co nowy obóz. Tylko, że oni nie tworzą fizycznie żadnych szkód, ale ich plan uwolnienia może zakończyć się tragicznie dla wszystkich w kolonii. Bezmienny bohater, tak samo jak bezmienny Fight Clubie, niszczy ostatecznie cały ten system. Mówiłeś, jeśli ktokolwiek zagrozi programowi, nawet ja, straci jaja. Przez całą akcję podziemnego kręgu przejawia się motyw męskości, z podkreśleniem, że jest coraz bardziej tłamszona przez współczesny świat. Problemy z własną męskością ma tutaj Bob, najpewniej także członkowie podziemnych walk, a także narrator, który w podświadomości stworzył swoje przeciwieństwo, Bad Boya Tylera Dardena, który jest często postrzegany jako wzorzec toksycznej męskości. Mimo iż Tyler nadał głównemu bohaterowi, jak i innym członkom podziemnego kręgu nowego sensu życia, to autodestrukcja, którą kieruje się Darden, prowadzi wszystkich do zguby. Jest to myślenie typu obalmy króla, a co później, to się zobaczy. Symboliczna kastracja, którą widzimy czy w przypadku Boba, czy jednej z kar projektu Chaos, cały czas może odnosić się do zanikania męskości w współczesnym świecie. Na przykład poprzez spadek testosteronu wśród mężczyzn na przełomie lat. Poprzednio przytoczyłem teorię o tym, że Marla i Bob tak naprawdę nie są prawdziwi. Aczkolwiek to tylko część wielkiej teorii, która została szczegółowo opisana na stronie Jack Darden. Oprócz Marli i Boba nie istnieć ma także Raymond, czy także cały projekt Chaos. A dom na Purple Street również ma nie istnieć. Na tej stronie jest, przyznam, wszystko bardzo szczegółowo wyjaśnione i daje nam zupełnie nowe postrzeganie podziemnego kręgu. Jak na przykład, że w filmie istnieje symboliczny związek między zwierzętami a postaciami. Nie będę tego wszystkiego omawiał, gdyż omówienie tej teorii zasługuje na osobny film. Jeśli macie wolną godzinkę, to możecie sobie poczytać tę ciekawą teorię. Ale pamiętajcie, to tylko teoria. Sensownie napisana, ale teoria. Dopóki twórcy jakimś cudem nam jej nie potwierdzą, to nie jest ona kanoniczna. Idąc tak szczerze dalej, to można wysnuć teorię, że cała ta przygoda to jedna wielka walka demonów narratora, która toczy się w jego umyśle. A cała ta psychoza realnie się nie wydarzyła. Czas na dyskusję w komentarzach pod tym filmem. Niech sekcja komentarzy stanie się również wartościowa jak ten film. Wierz mi, będzie dobrze.